na 10. Lewa na gol! 1-0 Roszczy! Jaka będzie odpowiedź telewizji polskiej? Adrian Koliński, strzelec drugiego gola dla zespołu telewizji polskiej. Adrian Koliński kontra Jarosław Kulów. Koliński pewnie skutecznie 1-1. A teraz Mateusz Kostyński kontra Michał Kalaszewski. Na razie 1-1. Trzecią kolejkę, 3-2 i strzelanie w skrycie. Jest 3-3, to się nie kończy. Kostyński, ale lepszy Kalaszewski. Powstrzymany Mateusz Kostyński. To później ten, który pierwszy strzeli. Jeżeli po nim druga drużyna nie trafi, to tak, pierwsza dopiero wchodzi do drużyny. I kto teraz? Kto teraz? Michał Chorosiński. On będzie wykonawcą rzutu karnego. On czy Jarosław Kulus? No zaraz się przekonamy. No a teraz Marcin Grolewski, no naprawdę człowiek, który mocno przyczynił się, że te rzuty karne są rozgrzewane. To jego świetna, indywidualna akcja i podanie do Rejsa zapewniło remis ekipie z Olsztyna. Grolewski kontra Karaszewski. Grolewski celnie i jest tego dla Olsztyna. Radość ze swoimi pociechami, najcenniejsza. Brawa dla Marcina Grolewskiego. A teraz numer 99. Sławomir Nelut. Nelut kontra Jarosław Kulus. Blisko był Kulus, ale piłka w siatce. Jednak Sławomir Nelut 2-2. Mateusz Wawrzyniak. Czwarta seria rzutów karnych. Mateusz Wawrzyniak. Michał Karaszewski. Wawrzyniak bardzo celnie i precyzyjnie. Wolsztyn 3, Telewizja Polska 2. Marcin Bożenski, on będzie starał doprowadzić się do wyrównania kontra Kulus. A tą presję bierze na siebie grający z numerem 21 Adam Orwat. Make or break, być albo nie być dla Olsztyna. Strzeli, Olsztyn wygrywa.